piłkę i sprawę w swoje ręce. Jednak tak się nie stało. Gary próbował wyczyścić pole, a piłka wprost do Ant i tak się kończy. Świetnie rozpracowana defensywa. Na weszu. Adixox podjeżdża do kornera, jednak to Kito przejmuje i wyprowadza kontratak dla Sunday Drivers. Zagrałem na backboard! Oski, matko jedyna! Ależ gol i wyrównanie 1-1! Oski to jest po prostu, nie wiem, jakiś czarodziej. Zanim Kito wypuścił tę piłkę, on już pre-jumpował do tego idealnie. Patrick zagrywa back pass do Bruza. Bruz wysoka piłka, po prawej Manisarona, z tyłu ma Patricka. Jednak wyleci solo i to wychodzi. Flip, reset. Wow. I będziemy mieli dogrywkę. Powerline, niestety to nie jest najlepsze zagranie. Adixox, podanie na środek, Patrick musi to wybijać, ależ teraz nadstankował! Mocno uderzać i precyzyjnie przede wszystkim na bramkę. Zaczął kręcić i czarować w powietrzu. No to już jest ciężko, a Oski! Highlight! Jak odbija z powrotem do cornera, wesz na ścianę. Bardzo dobre zagranie, ma trochę boosta, ma, może łapać flip reset i tak też robi, wesz! Ależ bramka, jakie rozpoczęcie Sunday Drive! Do prawej strony, pojawia się wesz, widzi Oskiego, dobry pas, mocny strzał i to dla Sunday Drivers. No tutaj Noswer bardzo odważnie zrobił, wylatując tak szybko, świetne podanie. Natomiast niecelnie zabrakło troszeczkę technicznego wykończenia w tym strzale. Kito, dobre podanie do Oskiego, Oski teraz próbuje się wykonać środek. Cudownie to zrobił, przepięknie! Ładny, techniczny, delikatnie podbita piłka i ten passing play mrówek. Piękny Rocket League. Tu M1 od razu go dankuje. Świetna, szybka akcja i tu Kito dobrze wrócił, bo już X był gotowy oddać strzał. Oski teraz się kręci, zwalnia piłkę, jaka bramka, jak to wejdzie! Musimy zobaczyć powtórkę, bo to było niesamowite! Joing wesza na koniec, gdzie Oskar sam wszystko zrobił dla niego. M1, dobry defensor po stronie Memu. Guzik teraz do Vejro zagrywa. Nie, sam do siebie nie, Vejro poleci po to. Spróbuje coś jeszcze zrobić, ostatnie sekundy. Być może Low uratuje swój zespół. Tak, jak najbardziej, Low! Xox myli się teraz w obronie. I to bardzo się myli! I Powerline! Jedyny, który potrafi strzelić bramkę po stronie ESC! To nie Bruce, to nie Patrick, to nie Seron! Człowiek legenda, człowiek, który był przez tyle lat mitem! Teraz w końcu pokazuje się na boisku i niszczy wszystkich! Wbija piłkę do bramki i pierwszy punkt dla ESC!